Piękne, młode i odważne to obraz losów 12 niezwykłych kobiet w okupowanym Krakowie, które są bohaterkami wystawy Wojna to męska rzecz w fabryce Schindlera, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Jeśli myślimy o wojnie, kojarzymy od razu pole bitewne, walkę z bronią w ręku, a wojna to również jest codzienny ból, strach, dramatyczny lęk o dzieci i wszystko to jeszcze musi ten czas być dzielony na działalność konspiracyjną, na pomoc charytatywną, więc takie również były kobiety. To w naszej świadomości nie funkcjonuje. W dalszym ciągu wojna to jest męska rzecz, ale ta wystawa, mam nadzieję, to przełamie. Przełamać ten stereotyp pomagają organizatorom wystawy między innymi najbliżsi potomkowie i krewni. To jest w wieku gdzieś 3-4 lat w Bydgoszczy, na ulicy Dworcowej, z ojcem i moją mamą. Pamiętam dobrze ten płaszcz, on miał taki piękny, foralowy odcień. Dla Jana Jasickiego, syna żołnierki AK, ta wystawa to ogromna radość i duma. Bardzo się ucieszyłem z tego powodu, bo to było jak taki spłacony dług mojej mamie za to wszystko, co dla mnie zrobiła, jak byłem mały. Roznoszenie ulotek, przewożenie w wózkach dziecięcych broni czy ratowanie ludzkiego życia – to była ich codzienność. Zdawała sobie sprawę, czym ryzykuje, jeśli chodzi o nią i praktycznie o całą żyjącą rodzinę. Dlaczego mówię żyjącą? Bo już jedno z rodzeństwa zginęło w Oświęcimiu, drugie było zaaresztowane i pojechało do Oświęcimia, trzecie z wyrokiem śmierci przez sąd niemiecki ukrywało się. Mówię to o trzech braciach mamy. I po tym wszystkim ona przyjmuje rodzinę żydowską do nas do mieszkania, wiedząc od początku, kto to jest. I choć odwaga i siła towarzyszyły im na każdym kroku, to po wojnie niektóre z nich próbowały wymazać z pamięci bolesne wspomnienia. Dla babci to były traumatyczne wspomnienia. Ona nie chciała wracać wspomnieniami do tego okresu. To był zbyt drażliwy temat. Ale pamiętam też, jako młody chłopak, miałem okazję słuchać babci, jak raz w życiu opowiedziała o tym, czym jest wojna. To nie była ta wojna z podręczników, gdzie jest linia frontu i mężczyźni się zabijają w okopach, tylko to była linia frontu w domu. Wystawa potrwa do 23 kwietnia 2012 roku.